Pamiętam to jak dzisiaj. Jak leżała. Dziwnie to wyglądało. Nie mogę sobie wyobrazić, jak ojciec takiego samego dziecka tu przychodziła do nas. Mógł mordować dziecko. To się nie mieści w głowie. Jaki to jest zwyrodnialec. Odtworzyliśmy ostatnie chwile życia Iwony Cygan. Dlaczego choć jedna osoba nie powiedziała stop, nie możemy tego robić? Dlaczego nikt jej nie chciał darować życia? Ten brutalny mord, poprzedzony wielogodzinnymi torturami, był niewyjaśniony przez 19 lat. Widział, jak tą biedną dziewczynę wyciągnęli z tego trapanta i wsadzali do samochodu. Wiedzieli wszystko. Dotarliśmy do nowych dowodów, które obciążają policjantów, a ci wreszcie przerywają milczenie. To jest po prostu dzisiaj zatrważające, przez kogo było to pilnowane, żeby to po prostu nie wyszło przez tyle lat. Nie było zmowy milczenia mieszkańców Szczucina. Była zmowa milczenia policjantów Szczucina. W kwietniu 2016 roku sprawę zabójstwa Iwony Cygan przejęła Prokuratura Krajowa w Krakowie. To amatorskie nagranie z eksperymentu procesowego ze stycznia tego roku. Wziął w nim udział zatrzymany wcześniej policjant Leszek Witaszek. To ważny zwrot w śledztwie, po którym nastąpiła seria zatrzymań. Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszeli znajomi rodziny Cyganów, Józef K. oraz jego syn Paweł, pseudonim Młody Klapa. W areszcie przebywa też przyjaciółka Iwony, Renata D. G. Zatrzymano również 15 policjantów, którym prokuratura zarzuca mataczenie, niszczenie dowodów i przekroczenie uprawnień. Od samego początku były te wątpliwości, że policja nam nie pomaga. I kiedy oni wychodzili z domu, mama z tatą często mówili, że jemu nie można ufać, on coś kręci. Od samego początku, czyli już 20 lat temu, bo wiadomo, że oni nam nie pomagają. Po fali zatrzymań w komisariacie w Szczucinie i komendzie w Dąbrowie Tarnowskiej policjanci boją się rozmawiać z dziennikarzami. Wielokrotnie przekładają umówione spotkania. Na rozmowę decyduje się funkcjonariusz, który przez wiele lat pracował z Leszkiem Witaszkiem. Bez emocji, bez niczego. Opuszczał tę wąsiczkę i patrzył się tak na mnie. Mówi, Leszek, coś musiał widzieć. Miałeś całą noc służbę, nie? On mówi, no wie pan, sam burza była, a ludzie się pochowali, puste miasto. Nie wiem, za co kto siedzi, nie? Bo nie wiem, nie mogę się domyślać z tego. Komendant Andrzej Wtedy nie był komendantem, nie było zabójstwo. Ale później przez lata był komendantem w Szczucinie. W trakcie trwania tego śledztwa? Tak. Wtedy był dyżurem w komendzie powiatowej. A ten drugi? Podobno zgubił dowody rzeczowe. On był pracował na komisariacie w Szczucinie? Tak. To komendant w Szczucinie? Ostatnie jego stanowisko komendant w Szczucinie. On miał przydzieloną sprawę Iwony Cygan do prowadzenia. Waldemar. Bardzo inteligentny policjant. Chwalony przez wiele lat. W Szczucinie dzielnicowym był. Były podejrzenia, że on bierze łapówki? Że on nad jednymi osobami rozkładał parasol, a nad innymi nie rozkładał i ci mieli źle. Dotarliśmy do ważnych świadków i nigdy niepublikowanych dokumentów w tej sprawie. Jako pierwsi przygotowaliśmy dokładną rekonstrukcję ostatniego wieczoru życia Iwony Cygan.